Dzień dobry, kochani, witam Was w kartach dnia na czwartek. Czwartek, karty dnia. Już patrzę. Bardzo mocny energetycznie dzień, a to dlatego, że wokół nas są aż trzy karty wielkich arkan. To znaczy, że to są energie zewnętrzne, na które za bardzo nie będziemy mieć wpływu i będziemy je przyjmować, odpierać, obserwować. Te energie wielkich arkan, one nas uczą bardzo często pokory. I może być właśnie tak, że dzisiejszy dzień będzie dla nas po prostu takim sprawdzianem na to, jak, w jaki sposób jesteśmy w stanie sobie poradzić z natłokiem różnych wydarzeń, na które nie mamy tak naprawdę wpływu. I tutaj ta czwórka buław, ona sugeruje, żebyśmy postawili granice, nasze granice, na co sobie chcemy pozwolić, a na co nie. Na pierwszy rzut idzie nam tutaj właśnie ta karta kochankowie, czyli kwestie jakieś romantyczne mogą być, ale nie tylko. To jest podjęcie jakiejś decyzji, być może jakaś propozycja. Może będziemy musieli w jakiś tam sposób negocjować, może właśnie z tą kobietą. I to jest pierwsza sprawa, z którą się dzisiaj zmierzymy, właśnie w czwartek. Raczej to mi się pokazało na początku tego dnia. To może być jakaś rozmowa taka też bardziej oficjalna właśnie z tą panią. Ona może do nas zadzwonić, ona może właśnie dla nas mieć po prostu jakąś propozycję i możemy usłyszeć, że no to ja poproszę o pana decyzję. Możemy też zmierzyć się z taką kwestią, że będziemy obserwować totalną zmianę. Czy to zmianę zachowania kogoś, czy to energie w ciągu dnia mogą się zupełnie zmienić, pewnego rodzaju transformacji. I mam wrażenie, że to może gdzieś tam dziać się obok nas i w związku z tym, że to pokazało się, ta energia pokazała się w koronie tego układu, to znaczy, że to będzie dosyć ważne wydarzenie. Także tutaj to jest też ciekawy aspekt tego dnia, obserwowanie zmiany kogoś, zmiany czegoś. Być może zupełnie inaczej ktoś będzie się do nas odnosił. Tutaj obserwujcie bacznie, bo w tej śmierci właśnie może się pojawić transformacja jakiegoś aspektu, który jest dla Was dosyć ważny. I teraz pytanie, jak na Was to wpłynie? Czy będziecie chcieli w tym uczestniczyć? Czy jednak powiecie stop? Tutaj jest właśnie znowu to pokazane. Pod koniec tego dnia również karta pustelnik, czyli taka kwestia, że nie z własnej woli być może zostaniecie sami sobie. Ktoś po prostu wymiksuje się z jakiejś sytuacji. Albo umówicie się z kimś, no i jednak ta osoba odwoła spotkanie w ostatniej chwili. Zaobserwujcie też, w jaki sposób właśnie ten pustelnik z Wami będzie rezonował. To oczywiście jest praca własna, to jest refleksja nad tym, co się wydarzyło. Można w taki pozytywny sposób również przepracować właśnie tę energię pustelnika. Tak więc tutaj zachęcam Was do tego, żeby właśnie nie iść w stronę tej piątki kielichów. Ja już Wam zaraz powiem, o co chodzi z tą piątką kielichów. Wydaje mi się, słuchajcie, że możecie w dniu dzisiejszym no po prostu ze strony jakiegoś mężczyzny, jakiegoś faceta doświadczyć jakiejś przykrości. Raczej to jest jakaś przykra wiadomość, coś, o czym on nawet nie będzie wiedział. Jeżeli Wam zależy rzeczywiście na tym kontakcie,
a ktoś coś głupio palnie po prostu, to zwróćcie uwagę tej osobie, dlatego że, tak jak mówię, ta osoba zupełnie nie będzie świadoma tego, że coś tam przeskrobała. Także takie ciekawe informacje w dniu dzisiejszym dla Was, kochani. Ja Wam życzę udanego czwartku. Obserwujcie, jak to będzie wyglądało po Waszej stronie właśnie, jak te mechanizmy i te energie będą się materializowały w dniu dzisiejszym. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Do usłyszenia już w kartach dnia na piątek.